może to jest jednak... Jest Tomek. Może już... Zaraz zdradzimy wam szczegóły tego dealu. Siema Tomek. Temat jest. Nie znam się. Potrzebuję rower. Tu ja wiem, gdzie są. Wiesz, gdzie są? Dekatlon. Lecimy? No pewnie. Klucze masz? Mam coś tam. A słyszałem, że deala dzisiaj robimy. Jak się znajdzie chętny? Zasobnym portfelem to możemy zrobić. Aha, to chodź, jedziemy, pierw deala robimy. Tak, to jest właśnie ten dzień. Tomek. Nadeszła wspaniała chwila w końcu. Tomek pozbywa się Raptora. Znalazłem klienta, w końcu. Nikt nie chciał dać ci 40 koła. Takie pieniądze się znalazł. Ale nie będę wam zdradzał kto. Jedzie klient. Ciekawe, czy weźmie. Żeby odpalił tylko. Słuchaj, jak odpala, no to klient się znajdzie. Słuchajcie, trzymaj to. Podobno odpala, na nowym nowy akumulator tam wrzucony. No przecież ja już jeździłem nim parę razy, się wprawiałem, przyzwyczajałem. Pokryją? Masz klucze? Od czego? Fajnie się, co? Od zapalania. Ja mam kable. Nie potrzebuję kluczy, na kable pójdzie na pewno. No, jestem ciekawy, czy ten klient dojedzie. Słuchajcie, ja mam pomysł. Jaki? No, słuchaj, no jest ten klient, ja ci powiem, nie? Jest. No to dobrze. Tym klientem jestem ja. Tak? No. Ja kupuję. Pójdzie chyba w dobre ręce. Gotowy jesteś na uniesienie kasy? Wziąłeś nawet torbę, widzę, na kasę. Worek chciałem wziąć, worek. Ja mówię, chyba wejdzie. Powiem ci tak, Tomek. Miałeś kłada. Ładny, nie? No, ładny. Jeszcze twój. No to jeszcze muszę sobie jedną rzecz wziąć z niego. Ale to będzie wartość, zmniejszy się. Tego nie było na zdjęciach. Co chcesz zdemontować? Chcę coś pożyczę. Ale pożyczę, czy... A, czy... pożyczę na stałe. Pożyczę na stałe. Nie, no bez kitu. Nie rozkręcaj. Jest. Ale to nie jest potrzebne. Kubie, aha. Dobra, to teraz demontaż, potem odpalenie, jak odpali. A gwarancja jest do studni? A studnia za bramą? Do studni? Tak, a studnia za bramą. Studniowa gwarancja od Tomka na Raptora. Ale do studni tylko. Nie, no bez kitu, on naprawdę to rozkręca. No, a co? Nie są to nie rzeczy. Znowu? No jo. Ja już kiedyś to przerabiałem. Znalazłeś? Nie. Tu znalazłem, dobra. Masz? Ja już to przerabiałem kiedyś. Dobra, Tomek, odpalamy. Czyli pogrobiec, żeś zajwanił. Idealnie pasuje, Kuby, telefon tu. Jak się to otwiera? Szybko. Że Tomek, ostatnie chwile z Raptorem. Tu się. Cyk-fuch. A, tu. I cyk-fuch. I od góry. O, to jest takie porządne coś, widzę. To nie jest byle co. Żeby plastyczki się nie zgubiły. Czyli dwie boczne, tak? Klapki i dolna. No. No, to jest eleganckie. Dobra, Tomek, pokaż, czy to odpala w ogóle. A pamiętasz, że to z gazem się odpala? Z gazem. Pierwsze odpalenie z gazem. Odpala.
ile chcesz? 40 wystawiony, nie? No. Tam na pełen zbiornik mogę dać, nie? No to? Ile? No ile tu paliwa, bo ja to ostatnio tankowałem. Ja tankowałem. Czy ostatnio ty? Ja. No dobra, no tam te dwie dychy mogą pójść i na to. Jakie dwie dychy? Nie, no ale tak szczerze, ile chcesz za niego? 4 dychy chciałeś. Nie, 42 chciałeś. 49, to bym musiał, 39 bym musiał dostać. Nie? 39? No, niżej nie. A za dychę nie dasz? Mało, za dychę to, to wydech mogę dać. I ewentualnie opony bez kół, nie? Koła... No, no ile no? 39 oddaję. Dwie dychy i biorę. To połowę mogę dać za dwie dychy. No gdzie no, jak to kurde jest ten Power Commander nowy, ośki poszerzane, to gdzie za dwie dychy? Aha, gdzie to, jaki handlisz? 39 tu jest ostatecznie. Dobra, moje ostatnie słowo, Tomek. 3 dychy. To nie robimy dealu, mało. No ale już masz 3 dychy, to wziąłeś. No, ale gdzie... z tego 3 to... dychy. Ale ja mam dowód jeszcze. Ale to umowę piszemy. Za mało, no nie mówię no 39, no co będę tam. Za 37 to miałem kupca na niego. 39 ale, tej, ale Żyd. Był 42 wstał. Tej to razem i tak jeździmy, jest, a ten mnie... I tak jest 3000 na dół. Razem jeździmy, a ten chce mi tak oszłabić. Jak to mówią, z rodziną mówię wam, tragedia jest z Tomkiem, nie? 39 no i już. I hop, pewny, dużo chcę, dużo. Pewny, interesu na tym to nie zrobię chyba. Z nowym akumulatorem, podkreślam. Ale ja sam po niego pojechałem, po ten akumulator. Luzy zaworowe są ustawione. Tak? Tylko jeździsz. Luzy zaworowe. A łańcuch nasmarowałeś? Filtr wyczyściłeś? Oczywiście. Tylko ktoś mi go tu pobrudził. Piękna okleina. Kurde, masz szczęście. Na szerokiej masz osi. Szczęście, że cię lubię. Dobra felga. 5 stów ci jeszcze dołożę. Ale do czego? Do tego? No. To nie. Dobra, nie będę się z tobą tutaj droczył. 39. Trzymaj, ale jest warunek. Jaki? Ja jeszcze ci nie dam. Jedziemy i z tej kasy wybieram sobie rower. Kiedy to je przyjdzie za rower, to mogę to może mi zabraknąć, jak pojedziemy po rower. Ale pojedziemy do Decathlona, to ci nie zabraknie. Ja wiem, gdzie pojedziemy. Dobra, ale ja ustalam, gdzie jedziemy po rower. Tak? Tak. Ty ustalasz? Tak. Ale taki, żebym mógł na kółko wyrywać? Bez problemu. Tak? Żeby mi się opony nie przebijały, jedziemy. Żeby koło demontować przednie, żebym do samochodu mógł zapakować i jeszcze dokładasz mi na żmijkę do, wiesz, do mocowania, nie? No to jeśli tak stawiamy sprawę, to trzeba jechać do Lombardu, tam widziałem rowery. Nie no, mówisz, że wybierasz sklep. No to Lombard jest tu na tym, nie będę mówił no to... na jakiej ulicy. Ja wiem. Ale nie. A co, Lombard to ale... nie sklep? Ale... Lombard to nie sklep. Nie, do Lombo nie, ja chcę normalnie z rachunkiem. No przecież tak, oni wystawiają. Nowy. Te też są nowe. Nowy chcę. Nowe mało. Nie, nie. Mów. No, no to dobra, to pojedziemy deal? Do Decathlonu, deal. 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 Czyli Raptor jest mój. Tak. Mało nim się najeździłem. Wcale nie jeździłeś. Dobrze, niech idzie w dobre ręce. Czyli teraz będą dwa Raptory na kanale. Ale nie, któregoś na pewno sprzedam. Trzy Raptory, bo jeszcze 250 mamy. Nikt nie chciał, nie chce. Nikt nie chciał. Ale to mi dajesz na rower. No gdzie? Nie. To było tu w tym. Ale to tu. Nie. To jest moje. To szpeciło. Mine. To jest mine. Szpeciło to. Nie. To nie może tu być. Nie. To jest moje. To zabieram i dorzucę w gratisie myjne. Nie, już to myjnie to sobie odpuścimy. Dobra, jedziemy. Słuchaj, jedziemy po ten rower. No dobra.
Tylko wiesz, żeby nie byle jaki, nie? No przecież. No, żebyś mi tutaj za 500 rowerowym tam nie wybrał, nie? Spokojnie. No, ja takiego to nie chcę. Wybierzemy na 20 koła. A ty jeszcze powinieneś mi odjąć od garażowania. Jeszcze. Ale on tu lubił wstać. Gdzie stał? Tu stał. Ale on tu mówię lubił wstać. Lubił tu stać. Tak. Dobra. To lecimy. Lecimy kupić rower. Tomek kupuje mi rower. Wyjdę na tym interesie jak Zabłocki na mydle. No trudno, zgodziłeś się. Lecimy. To tymczasem. Robimy wjazd na sklep. Mam nadzieję, że nas nie wyrzucą, jak zobaczą z taką petardą kamerą. Będzie to pasować do rowera? Chyba nie. No. Do Kuby na pewno. Nie, do mojego. Do Kuby. Do Kuby. Do mojego. Ty, tylko wiesz co, grzecznie w tym sklepie, żeby nas nie wyrzucili, okej? Jedziemy teraz szukać budżetowego roweru. Aż nie takiego budżetowego, Tomek. To chcę, żeby trenować tym na kole i żeby się koło odpinało szybko, nie na klucz, tylko wiesz, szybko, pyk, pyk. Rozumiesz? Dobrze. Słuchajcie, taki rower, żeby można było, Tomek, vlogi z niego robić. To ja bym proponował Wigry 3. Może być Wigry 3. Ujej. Co to spadło? Zapalniczka. To lecimy. Tomek, jakie rowery teraz są jeszcze dobre? No Salto, Wigry 3. A co to jest? No przecież to były wspaniałe rowery. Kultowe? No a jak? Nieśmiertelne. Nieśmiertelne rowery. A koła się tam przebijają? Nie. Nie? A czemu w twoim się ciągle przebija i u Kuby? Bo ktoś świnie podkłada. Tak? Podsypują jakieś te. A. Dlaczego idzie się koło też przebiło? No bo ktoś mówi świnie podkłada. Tak? Pod Lidlem? Wszyscy chcą wyrywać na koło, zazdroszą nam jak tam idzie dobrze i nam świnie podkładają. No. A co ty tam szukasz? No, zapalniczki. Aha. Słuchaj, Tomek, to jeszcze jest coś takiego, że musi ten rower wejść do bagażnika, nie? To 20 koła. Tak? Takie malutkie. 20. No, długa droga do tego sklepu, Tomek, coś. Tam nie będzie roweru. Bo to tylko dzisiaj trwa ta promocja. A jaka znowu? Rowerowa. A skąd wiesz, że jest promocja? Jak nie będzie, to już przepad rower. Nie, dzisiaj kupujemy, nie ma bata. Jadę. Jadą po rowery. Wykupią i nie będzie. No. Budują coś, tu budują, jakoś im to idzie. A co nie budują? Tu dom samotnej matki ma być. Aha. No, lada moment dojeżdżamy, Tomek. Jaki kolorek proponujesz? Różowy. Taki twarzowy. Taki naprawdę różowy męski. Jaskrawy róż. Męskie są takie? Tak. Różowe są. Tomek, dojeżdżamy. Ja się cieszę niezmiernie. Tak?